Panie Krzysztofie, gdzie pan pracuje? Co pan tam robi? Ja pracuję kacperkowo. Jestem lakiernikiem proszkowym. W tej chwili nie ma mnie nawet kto zastąpić. I dzisiaj i jutro, znaczy się jutro i poniedziałek mamy urlop. A co resztę? Nie wiem po prostu, nie? Starają się po prostu wszyscy z każdej strony, żeby coś po prostu, no każdy żeby ugrał, nie? Bo w tej chwili nie ma kto robić tam. Nasz, 1/4 załogi po prostu nie ma jak pojechać do, znaczy się jest jak pojechać do pracy, tylko że tą kwarantannę, nie? Oni żądają tutaj w Polsce. Można powiedzieć, że to jest dla mnie za krótki czas, żebym nie wiem cokolwiek robił, tak? No bardzo krótki czas, nie? Bo 2 dni nie mnie tam dali, a weźcie coś zróbcie. Okej, a co pracodawca mówi? Pracodawca też jest w potrzasku, nie ma pomysłu też po prostu, nie? Nie ma pomysłu. Na razie nas nie zwalnia, nie? Na razie tam się stara jakieś dotacje, jak nas puści na nie wiem, na jakieś 60%, ale nie wiem, jak to później z tego żyć będzie, nie? Nie ma pojęcia. Ale nie proponuje pan na przykład, żebyście tam miesiąc pracowali, spali? Tak, proponuje nam, ale no wie pan, no jak to ma być? No jak ma to wyglądać? 20 km od domu, a po prostu ja mam tam i jeszcze po święta mam przyjechać. Nawet przed świętami nie mogę przyjechać, tak? No nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. Nie, w tej chwili nie wyobrażam sobie po prostu. A jak rozmawia pan z kolegami, to co mówią? Mają jakiś pomysł? Nie, wszyscy są w potrzasku po prostu. Takim po prostu zostawieni, pozostawieni samym sobie, nie? Nie, on sam nie wie po prostu, nie wie w tej chwili. No, jest to sprawa taka po prostu zamknięta, nie wiem. No, po prostu bez wyjścia w tej chwili dla niektórych, podejrzewam. Okej, okay, a co pan zrobi, jak całkowicie zamkną granicę i nie będzie pan mógł jeździć? Podziękuję naszemu rządowi ukochanemu chyba, bo nic więcej. No bo no, w Polsce nie ma pracy, nie mogę jeździć do pracy, więc nie wiem po prostu, co mam robić dalej. Nie wiem. Po prostu tak zwany łańcuch się zerwał i po prostu cały czas się nawija, a nas po prostu w tym nie ma. Nie ma. Okej, okay, a jak we wtorek powiedzą panu, że no, jedzie pan do pracy, ale po powrocie pójdzie pan na kwarantannę, pojedzie pan do tej pracy? Na dzień dzisiejszy nie. Nie pojadę. Po prostu nie pojadę. W tej chwili. Po prostu dla mnie jest to makabra, nie? Może na chorobowe pan pójdzie? Czy to jest... Jest rozwiązanie, ale to jest rozwiązanie, nie wiem, tydzień, dwa, a potem znowu temat będzie wrócił. To z dwojoną siłą, tak? Bo nie będę miał już wyjścia, bo będę musiał coś zdecydować, tak? No i pracodawca też nie będzie zbyt przychylnie patrzył na... No nie, no bo jak mówię, 70 osób, jak mu pójdzie wszyscy na chorobowe, to tam jest w Czechach tak, że pierwsze 14 dni płaci on. Czyli masa pieniędzy po prostu jest stratny, tak? Nie, pracownik nieproduktywny, nie? No to na co takich pracowników tam trzymać?